Dzień dobry przychodniu. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się na nowo. Jesteśmy Chrystusowcami. Jesteśmy ludźmi, którzy znają Go osobiście i mają pewność zbawienia. Ja nazywam się Katarzyna Grodzka i dzisiaj przyszłam tutaj dla Ciebie, drogi przechodniu. Zatrzymaj się na chwilę. Potrzebujesz Zbawiciela, potrzebujesz ratunku. I ja chcę Ci powiedzieć, kto Nim jest i kto może dzisiaj stać się Twoim Zbawicielem. Kochani, ja przez wiele lat żyłam w systemie religijnym i myślałam, że zasłużę sobie na zbawienie dobrymi uczynkami, że zasłużę sobie na zbawienie przez uczestnictwo w różnych nabożeństwach, przez modlitwy, przez pośredników. I tak naprawdę oddawałam cześć innym bożkom. Nie znałam Jezusa Chrystusa osobiście. Moje życie było puste. Dominowała we mnie ogromna pustka w sercu. Ale kiedy usłyszałam słowa prawdy o pustym krzyżu i pustym grobie, ciężko było mi to przyjąć. Ale wiecie co? Moje serce było skierowane na Boga. Ono realnie szukało Jezusa Chrystusa. Pragnęło spotkania z Nim osobiście. Ale system religijny odgrodził mnie od tej prawdy. Kiedy usłyszałam, że Jezus Chrystus umarł za każdy mój grzech, pokonał śmierć, że zgładził każdą moją chorobę, że ona została razem z Nim przybita do krzyża i że On prawdziwie stał z martwych, jedyna osoba w historii świata stała z martwych dla mojego zbawienia i pojednania z Bogiem na zawsze. Przyjęłam to. Przyjęłam to sercem. I ja, kochani, podjęłam decyzję, że ja wierzę, że Jezus Chrystus zrobił to dla mnie osobiście. Osobiście. I że On jest jedyną drogą do pojednania z Bogiem. Że On jest jedyną prawdą. Że On jest życiem. Tylko On jest życiem i On daje życie. I ja uznałam Go za mojego Pana i Zbawiciela. I tak jak mówi Słowo Boże, to Słowo wypełniło się w moim życiu. Stałam się człowiekiem zbawionym przez prosty akt wiary w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, kochani, wiem, dokąd idę. Dzisiaj spadły ze mnie kajdany religii i innych rzeczy, które wiązały moje życie. Dzisiaj znam Jezusa osobiście. Dzisiaj mam pokój z Bogiem i pokój wewnętrzny, bo wiem, dokąd idę. On jest moim ratunkiem. On stał się moim lekarzem. On stał się moim Zbawicielem i Panem realnie. Ta pustka, którą miałam w sercu, wypełnił Jezus Chrystus. I dzisiaj przynoszę Tobie tą dobrą nowinę. Nieważne, ile lat tkwisz w religii. Nieważne, co wiąże Twoje życie. Jezus Chrystus jest odpowiedzią dzisiaj do Twojego życia. Jeżeli dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, ze szczerym sercem zawołasz do Pana Panów i Króla Królów, przeprosisz, że dotychczas żyłeś bez Niego i wezwiesz Jego imienia, wezwiesz imienia Jezus nad swoim życiem, uwolnisz prostą wiarę, że On poniósł Twój grzech na Golgocie, wykonał to raz. I zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Zbawiony będziesz. To dzisiaj może być dzień Twojego zbawienia. To dzisiaj może być dzień Twojego odrodzenia w duchu. To dzisiaj może rozpocząć się Twoja przygoda z Bogiem. Dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia. To bardzo proste. To bardzo proste. Wystarczy Twoje szczere serce. Akt decyzji i wiary. A gdzie Pani, przepraszam, nagrywa to? Kochani, gdzie będzie można... Ja również. Nie? W moim życiu bez Boga.
bardzo dużo chorób, miałam bardzo taki silny trądzik, miałam silne bolesne miesiączki, migreny i nikt w tym kraju nie mógł mi pomóc, żaden lekarz. Ale kiedy poznałam Jezusa Chrystusa, to był kolejne dzieło Boże w moim życiu. Ja uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. Uwierzyłam w to, że On poniósł każdą moją chorobę i tutaj na ziemi nie muszę chorować, nie muszę zmagać się z jakąkolwiek chorobą. I wiecie, co się stało? Jestem uzdrowiona. Ja nie choruję. Nie chodzę do lekarzy. Ja, kochani, jestem w pełni zdrowa. I ta prawda może dzisiaj też stać się Twoim udziałem. Dzisiaj możesz być wolny od chorób. Dzisiaj